Hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku. Dziś jesteśmy w nowym miejscu, bo jesteśmy u mnie w biurze. Jestem sama w biurze. Tak naprawdę to w moim piętro, gdzie ja normalnie mam swój komputer i swoje rzeczy, to jestem tylko ja. Na pierwszym piętrze jest trochę więcej ludzi, ale no oczywiście wszyscy już idą na wakacjach. Są na urlopie. Ja jeszcze będę pracować do 7 sierpnia, więc trochę tego jeszcze jest. Ale no, już pół dnia minęło. Jutro mnie nie będzie w pracy. Dzisiaj jest czwartek, więc pracuję tylko dzisiaj do pół do 6. No i teraz jestem na pauzę obiadową. Jest pora obiadowa, tutaj jest 1 godzina pory obiadowej, jak się pracuje w biurze. Jak widzicie, tu jest moje wszystkie rzeczy i tutaj są lakiery do paznokci i mój telefon. Lakiery do paznokci, które, bo właśnie sobie dzisiaj rano malowałam tutaj ręce, a dzisiaj maluję sobie stópki. Chyba jest, podoba mi się ten kolor, co kupiłam z Essence. Bardzo mi się podoba. Co wy o tym sądzicie? To jest ten nudit, co wam pokazałam w ostatnim holu. O, to jest ten. Jest, widzicie. Podoba mi się. Może być. No, dobra. Będę jadła teraz obiad, bo jestem bardzo, bardzo głodna. Mam nadzieję, że mój komputer dzisiaj będzie dobrze pracował, bo dzisiaj rano to po prostu z nim mogłam kota dostać. No i potem idę do baru na kawę, po obiedzie idę do baru na kawę. Nie wiem, czy mam jeszcze kupić wodę. Nie, nie kupię. Nie kupię wody. No i do zobaczenia później. Pa! Hej, znowu ja. Chciałam Wam pokazać, co moja mama mi przygotowała na obiad. Bo po prostu teraz jest ciepło, więc mogę wziąć zimnych rzeczy ze sobą na obiad. Tutaj mam taką sałatkę to jest fasola chyba. Nie, fasol. Dobra. Chyba widzicie, co to jest. Z pomidorami. A tu jest taka wędlina, która się nazywa brezaola. Ja ją bardzo lubię i ona ma bardzo dużo żelazka w środku, a ja właśnie bardzo dużo żelazka potrzebuję. A ona się... trzeba takiego dressingu zrobić dla tej wędliny. Znaczy, można samemu jeść tej wędliny, ona jest bardzo dobra. Ale jak się robi właśnie taki dressing oleju, soli i cytryny, to ona jest bardzo smaczna. Tutaj mam soli i mam jeszcze tutaj trzy nie brzoskwinie, tylko morenę. Trzech moreli mam. Muszę, później je umyję. Chciałam Wam jeszcze pokazać, bo teraz jestem sama, to mogę sobie słuchać muzyki, a słucham swoją ulubioną radio, to jest Radio Monte Carlo. To jest włoskie radio, ale ja bardzo lubię. I to są te dwóch, co teraz mówią właśnie. No dobra, będę jadła obiadu, a się z Wami na razie żegnam i się do zobaczenia później. Pa, pa! Hej, znowu ja. No już jestem po obiedzie, po kawkę. O wszystkim prawie. Wyłączyłam na chwilkę klimatyzację, otworzyłam okno. O, myślę, że widać tak. Otworzyłam okno, żeby się zmieniało trochę, żeby powietrze się trochę pozmieniało. A teraz umyję sobie ząbki, bo po prostu potrzebuję. I oczywiście mam ze sobą ten swój survival kit. Chciałam Wam pokazać tą nową pastę do zębów, którą kupiłam. Marvis. Kupiłam, bo po prostu mam tą szczoteczkę i tą małą pastę. Bardzo
miniaturową pastę, którą miałam, to już się skończyła i po prostu to była jedyna pasta, bez, którą można było kupić bez nowej szczoteczki. Do mycia zębów. Chyba ona, nie wiem, czy ona jest sprzedawana w Polsce. Powiedzcie mi, czy ona jest sprzedawana w Polsce. Ona jest bardzo fajna. Ona mi przypomina jakoś Londynu. Nie wiem dlaczego. Trochę Londynu, trochę Paryża. Nie wiem dlaczego. Dobra. Idę sobie zęby umyć i później zabiorę się znowu do pracy. Więc jak na razie się pożegnam z Wami i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa! No hej, znowu ja. Zobaczyłam, że mam jeszcze 10 minut przerwy. Więc... maila dostałam. Dajcie mi spokój. Co to jest? Dobra, nieważne. Właśnie, pomyślałam, że zrobię jeszcze Wam krótki filmik i będzie to wszystko połączone razem z vlogiem, który żeście zobaczyli teraz. I postanowiłam sobie opowiadać Wam trochę, jak to wygląda praca tutaj. To znaczy praca w biurze, bo ja tak naprawdę... dobra, zacznę od odpowiadania, co ja robię. Jak wiecie, przez moją stronę na Facebooku, którego linka będzie na dole, to ja broniłam swoją pracę magisterską 18 lipca. 18 lipca broniłam się i po prostu skończyłam studia, już jestem po wszystkim i jakoś tak w maju znalazłam taką pracę na pół etatu w takim biurze, gdzie oni po prostu, to jest taka redakcja, gdzie się pisze więcej niż jedna gazeta. Jedna z gazet bardziej znana to jest Metro, to jest włoska, znaczy turyńska strona Metro. Tak, turyńska edycja, można powiedzieć. Metro to jest taki free press, to jest taki taka gazeta, która się sprzedaje codziennie, ale tylko że ona się nie sprzedaje, tylko że ona jest za darmo, po prostu każdy może ją dostać i ona jest rozdawana od 6 do 10 rano codziennie, po prostu na ulicach, nie wiem, czy na stacjach, czy na w wielu miejscach, po prostu w całym mieście i jest też dostępna w Mediolanie, w Rzymie, w Neapolu i można ją przeczytać na internecie. Oni, właśnie ta firma, gdzie ja pracuję, to oni od niedawna założyli stronę internetową, znaczy jest ich 4 tych stron internetowych. Ja po prostu się zajmuję redakcją internetową tych stron, właśnie włączonych z tych argumentach i tematykach, o których oni już opowiadają we swoich gazetach i magazynach, tylko że po prostu oni robią z Metrem, to robią codziennie, a z innymi magazynami to robią raz na miesiąc, czy jakieś specjalne rozdanie, to jest raz na rok, czy 3 razy na roku, no zależy od roku po prostu. I właśnie teraz przygotujemy specjalną edycję dla młodych par, które będą brali ślub w następnym roku. I przygotujemy numeru naszego magazynu miesiącego, który wychodzi we wrześniu. Przygotuje się większość właśnie teraz, bo w sierpniu nie będzie żadnego numeru, bo po prostu tutaj we Włoszech najwięcej ludzi pracuje, znaczy jedzie na urlopie w sierpniu. Przepraszam, muszę z Wami iść, bo muszę zamknąć okno.
bo jest mi teraz za gorąco i włączę jeszcze raz klimatyzację. No i właśnie... działa? Działa! Uczę się dopiero tej klimatyzacji, bo ja nie jestem przyzwyczajona do klimatyzacji w biurze. W ogóle... Tak naprawdę to nie lubię za bardzo klimatyzacji, ale nieważne, bo na zewnątrz dziś jest około 35 stopni, jak nie więcej, zaraz Wam powiem, więc jeżeli słyszycie jakiegoś coś takiego, to po prostu jest klimatyzacja, która się włącza. Zaraz Wam powiem, ile tutaj jest stopni. W tym momencie jest 30 stopni, a miało być 31. A jest prawie druga, prawie 14. Więc może być, tylko że po prostu tutaj jest tak, że jak człowiek wstaje rano o 8, to już jest 25 stopni. Czy o 7 w ogóle. I tak jest na cały dzień. Po prostu nawet w nocy jest gorąco, czy po prostu ciepło. Nie jest jak w Polsce, że jest chłodniej wieczorem, tylko po prostu tutaj jest problem z tym, że cały czas, jak jest gorąco, to cały czas jest gorąco. A ma być jeszcze bardziej ciepło, więc nie wiem, jak sobie daję radę z tym, ale nieważne. No i mówiłam o pracy swoją. I właśnie teraz zajmujemy się tymi artykułami dla właśnie tych papierowych gazetach i magazynach, a w międzyczasie kompletujemy te strony internetowe, którym ja się zajmuję najbardziej i jeszcze ja się zajmuję ich stroną na Facebooku i na Twitterze. Za każde z tych stron internetowych to oni mają profilu na fanpage'a na Facebooku i profilu na Twitterze. Tylko że ja po prostu pracuję razem z nimi od maja. Zaczęłam z taką małą pracą na pół etacie, bo tutaj jest tak, że cały etat, jak się pracuje cały etat, to jest 8 godzin, a pół etat to jest 4 godziny, nie 6. Tutaj jak jest 6, to jest jakaś inna umowa. A ja mam właśnie z nimi taką umowę, na początku miałam z nimi taką umowę, że pracowałam 3 razy w tygodniu na pół etacie, więc to było w poniedziałek, w środę i w piątek. Ja pracowałam rano, bo jakoś mi lepiej to szło i jeszcze musiałam kończyć, napisać tę pracę magisterską i w ogóle jak się uczyłam, to wolałam się uczyć po południu. I to zawsze tak miałam, nie wiem dlaczego. No i teraz od lipca to pracuję razem z nimi trochę właśnie częściej i przechodzę do nich do biura, bo przed tym to pracowałam z domu. Było to bardzo wygodnie, ale oczywiście jak trzeba się zgrać czy po prostu z kimś porozmawiać, to lepiej być w biurze, bo mam nawet telefon tutaj służbowy w środku swojego biura i mogę gadać ze swoimi kolegami z pracy o różnych rzeczach, które się dzieją właśnie na internecie na bieżąco, a nie potrzebuję właśnie telefonu i maila i tego i tamtego. No i właśnie jest tak, że ja nie mam żadnej, znaczy mam umowę, tylko że mam taką umowę, że ja tylko te trzy razy w tygodniu tutaj przychodzę, od poniedziałku do środy i w czwartek i w piątek mam wolny. Dzisiaj jest czwartek i dzisiaj pracuję, a nie pracuję w przyszłą środę. I po prostu jest tak, że ja... nie mam żadnych reguł bardzo mocnych. To znaczy, że ja nie jestem... nie wiem, jak się mówi. Zaraz Wam powiem, bo tutaj internet, to zaraz Wam powiem, jak to się nazywa. Jest tak, że... Freelance. Nie wiem.
Może z angielskiego będzie szybciej. Ktoś samochodem tutaj przechodził? O, ja jestem pracownikiem nieetatowym. O, to znaczy, że jeszcze swoją własną firmą nie mam. Chciałabym nie mieć, bo za dużo tutaj jest podatków na takie rzeczy. Ale po prostu jak na razie to jest jedyna możliwość, żeby jakoś zacząć. Bo ja albo się zaczyna tak w moim... właśnie w mojemu typu pracy, albo się zaczyna tak, albo się zaczyna z jakimś stażem, który jest bardzo mało płacony, albo w ogóle nie jest płacony. Więc myślę, że bardzo dużo z Was myśli, że we Włoszech jest łatwo znaleźć pracę, że w ogóle we Włoszech jest fajnie z tą pracą, z tą ekonomią. Tak nie jest. Każdy musi sobie zrozumieć, że w każdym kraju każdy kraj ma swoje problemy. I tutaj duży problem jest, że większość młodości to ma bardzo dużo problemów w znalezieniu pracy. Jak znajdzie, to jest mało płatna, albo umowa jest niedobra, żeby założyć jakiś kredyt na mieszkanie w banku. Na przykład teraz kredyty bankowe, żeby kupić mieszkanie, to oni ci dają tylko 50% z tej całej sumy, którą masz zapłacić, a jak nie masz drugą połowę, to nie kupisz mieszkania. Więc tutaj jest trochę trudno, ale ja naprawdę czuję się bardzo szczęściarą. Czuję się szczęściarą, że po prostu skończyłam studia i już mam jakąś pracę. Nie jest najlepszą pracą, którą mogłam znaleźć, ale podoba mi się jak na razie. Szukam dalej, szukam innych klientów, ale jak ktoś mi powie, że dobra, fajnie nam się z Tobą pracuje, chcemy pracować z Tobą na cały etat codziennie, no to bardzo proszę na umowę. Więc czekam na takie szczęście i no zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie to zajmuję się rzeczami, które mi się podobają. Mam czasu dla siebie, jeszcze dla swojej rodziny, dla swojego siostrzenica małego, który skończył 6 miesięcy niedawno i w którym oczywiście jestem zakochana. No, już widzę, że mnie się kaca pamięci i kończy, więc pożegnam się z Wami i będziemy jeszcze gadać o tym temacie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na Facebooku i na Twitterze, linki tutaj na dole. Pa, pa!